Szczęść Boże przedstawicielom środowisk akademickich i obecnym, i byłym, i przyszłym, ale ratuj się kto może, kiedy rządy Zjednoczonej Łże Prawicy dokonują kolejnej zgoła zbytecznej ingerencji w autonomię wyższych uczelni. Bardzo proszę o informację, żeby to wyraźnie padło z tej mównicy, która to już zmiana o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ponieważ sądzę, że ten licznik bije, a nie byliście państwo w stanie jakoś systemowo podejść do sprawy, więc coś tam na kolanie piszecie, łatacie. Jak jest w tym przypadku? Dlaczego mówię o ingerencji w autonomię wyższych uczelni? No bo nie podobają wam się senaty. Zgoda, mnie też się nie podobają post-PRL-owskie, eurokołchozowe szkolnictwo wyższe, jasna sprawa. No ale problem należy rozwiązać systemowo przez odłączenie od kurka finansowego państwowego. Jak przestaniemy łożyć na genderowe studia na Uniwersytecie Warszawskim, to nikt normalny, uczciwy, żaden szanujący się Polak nie będzie płacił własnych pieniędzy na takie brednie i bezeceństwa. I to jest systemowe rozwiązanie. Ale wy chcecie leczyć dżumę cholerą, to znaczy dostawić senatom jakieś inspekcje robotniczo-chłopskie, to znaczy tych tam związkowców, prawda? Rozwiązywanie problemu przez uzwiązkowienie nigdy w życiu niczego nie rozwiązało, więc nie idźcie tą drogą. Ustalanie stypendiów, wiek. No, pan się nieźle trzyma, panie ministrze. I dlaczego miałby pan, jak pan dobije siedemdziesiątki, miałby pan być pozbawiony możliwości zasiadania w szacownych gremiach akademickich? Bzdura, oczywiście kompletna bzdura, jeżeli jest jakiś, a nie brakuje także i w naszym kole, ludzi, którzy mają, bo ja to tam szósty krzyżyk na karku, ale mają wyższe osiągnięcia, a sprawność intelektualna 115%, więc dlaczego miałyby być przed nimi zamknięte drzwi do sal, w których obradują właśnie takie akademickie gremia. Generalnie niech się uczelnie rządzą jak chcą. Panie ministrze, jeżeli ktoś otwiera wyższą szkołę gotowania na gazie gdzieś tam w Wólce i chce rozdawać dyplomy z tej specjalności, to naprawdę nie widzę powodu, żeby władza ludowa miała tam wkraczać. Ludzie potrafią odróżnić, potrafią zobaczyć, gdzie ziarno, gdzie plewy, a nadawanie reżimowych certyfikatów i patentów niczego tutaj nie rozwiązuje, nie zmienia, nie ulepsza. Dziękuję, pani marszałek. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł.